wykonasz, pan sporządzał, wykonywał jakieś nagrania, bądź prowadził jakieś prace dziennikarskie związane tutaj z Okręgiem Olsztyńskim i sprawą pomiędzy panem Mieczysławem Wójcikiem a panem Dariuszem. To znaczy nie były to sprawy dotyczące jak gdyby bezpośrednio tych dwóch osób, ponieważ mnie interesował jak gdyby szerszy aspekt sprawy, a nie ich stosunki osobiste. Wielokrotnie były robione różnego rodzaju reportaże i pisane i w formie rejestracji wideo, ponieważ Olsztyn jest takim dość ciekawym pod względem dziennikarskim środowiska. Tak, ale one nie były ukierunkowane albo za panem Wójcikiem. Ale to było środowisko myśliwe, tak? Tak, myśliwe, tak? Tak. Prowadząc informacje do materiału prasowego dotyczącego czego okręgowego, uzyskiwał pan informacje tylko od pozwanego? Nie, to wysłuchiwanych i rejestrowanych było dość sporo osób. Wysłuchiwanych i rejestrowanych sporo osób. W przypadku reportażu tego w sumie wysłuchanych było około 15 osób. Czy słyszał pan zarzuty odnośnie powodu? Jak cię puszczę chociaż? Wielokrotnie wykonałem też reportaż, który wydaje mi się bardzo obiektywnie, a jednocześnie pozytywnie przedstawia zarówno pana Powoda, jak i powiedzmy pewien wycinek jego pracy. Odnośnie Powoda wykonałem też reportaż, który bardzo pozytywnie to przedstawia. Tak, było to z okazji organizowania takiego konkursu Scenogame, to było tam z udziałem marszałka, zawody strzeleckie, tak, i dość obszernie z tego zrobiliśmy report. A czy potrafi pan podać przykłady konkretnych zarzutów stawianych w uczelni? Tych zarzutów przewijało się wiele, między innymi brak troski, i to powtarzało wiele osób, o bardzo cenne archiwum sięgające lat 40. gdzie mimo monitów wkładanych przez działaczy łowieckich, pan Dariusz mogę powiedzieć, zaniedbał obowiązek zabezpieczenia tego w sposób właściwy. W ten sposób osoby, które przywiązują wielką wagę do tradycji, do historii, utracili cenne źródło informacji, ponieważ tam te akta sięgały pierwszych początków tworzenia łowiectwa tu na ziemi olsztyńskiej. Czy są jeszcze pretensje o sposób traktowania dzików w zagrodzie? To są dziki, które są obrodzone, które w mojej ocenie, na przykład w dniu dzisiejszym, to powinny być wypuszczone do lasu, a one tam nie mają zabezpieczonej właściwej karmy. I tak to trwa przez lata. Był także przypadek, który zgłaszano panu, że dzik miał złamaną nogę, które powinny były być wypuszczone, a mimo to na nim szkolono psy. Ja bym ocenił to jako znęcanie się nad zwierzęciem. Był też przypadek dzika ze złamaną nogą, którego wykorzystywano do szkolenia psów. Dotarłem też do osób, które wbrew przepisom prawa łowieckiego miały dostarczone uprawnienia łowieckie, trywialnie mówiąc, na poduszkach do domu, czyli bez zachowania stosownych procedur. Były też osoby, którym przyznano uprawnienia łowieckie. A w zamian za to zrewanżowały się za sponsorowaniem wycieczki dla pana Dariusza i jego żony do Sztokholmu. Jeśli się dotykało jakichś tematów dotyczących pana Dariusza, to ci myśliwi stawali się bardzo elektryczni. Co to znaczy? No w sensie takim obawiali się. I tak było w wielu przypadkach. Pana, czy próbował pan zweryfikować to przez rozmowę z Powodem? Panem Powodem to myśmy rozmawiali wielokrotnie. Te rozmowy z początku były dość życzliwe. Z Powodem rozmawiałem wielokrotnie. I powiem w ten sposób, że pan Dariusz był raczej nieczuły na argumenty. Bardzo długą rozmowę u pana Dariusza w gabinecie odbyliśmy na temat nieprawidłowego wykluczenia z koła 5 myśliwych. No to już jest w ogóle kuriozum na skalę Polski, żeby w jednym kole za niewykonanie robót przymusowych nakładanych przez to koło, robót fizycznych, bez względu na to, czy to jest lekarz, czy sędzia, on ma fizycznie pracować. Jeśli nie, stosowane są sankcje finansowe. Pan Dariusz
takie uchwały, moim zdaniem, naruszające prawo. Nie można nikogo w wolnym kraju przymusać do robót. Zwłaszcza, że ustawa określa, że Polski Związek Łowiecki utrzymuje się i podaje konkretnie źródła. Czy był pan na strzelnicy w Budkowie i rozmawiał na temat kwestii bezpieczeństwa na tej strzelnicy? Tak, byłem w towarzystwie Radosława Pabucewicza i rozmawialiśmy z panem Józefem Krawcem, który tam pracuje. I wówczas pan Krawc także wytaczał szereg argumentów takich, że jest z tej pracy niezadowolony, jest w jakiś sposób szykanowany, jest pozbawiany należnych pieniędzy, bezzasadnie jemu należnych za bodajże przejechane kilometry prywatnym samochodem. Coś takiego to było, czy w godzinie nadliczbowe, nie pamiętam. Potwierdził także fakt, że pan Dariusz polecił zakopanie w lesie śmieci i łusek. No to koparka była wynajęta, bo tego było dużo. Pan Józef też potwierdza. Ja z panem Józefem Krawcem rozmawiałem tylko na temat tych okoliczności. Czy powód interesował się prawidłowościami funkcjonowania w strzelnicy? Tak, między innymi ustaliłem, że zgłaszane były do pana liczne nieprawidłowości. Ustaliłem, że... Między innymi pan Krawc sygnalizował, że po godzinach zamknięcia strzelnicy odbywają się tam jakieś nienotowane, czy niekontrolowane jak gdyby, strzelanie, że klucze do strzelnicy niekontrolowane przez są udostępniane osobom, które sobie same przyjeżdżają, otwierają, strzelają bez niejakiego nadzoru. Pan narzekał jeszcze na stan urządzeń i opowiadał mi o tym, że na przykład musieli sprzedawać amunicję myśliwym, narzekał w sposób nieewidencjonowany, a za te fundusze później były jakieś tam dokupowane elementy, czyli był to taki nieewidencjonowany obrót pieniądzów akceptowany przez pana Józefa. Amunicję bez ewidencji, a za uzyskane środki były kupowane jakieś te elementy, które kupowali wyposażenie strzelnicy. Czy powód pan wykorzystywał swoje stanowisko do celów prywatnych, kierował się osobistymi układami, sympatiami? Z tego, co ja rozmawiałem z tymi ludźmi, to potwierdzali oni, że pan jest człowiekiem dość interesownym. Lansują niejako w karierze łowieckiej, wspiera bądź przyjaźni się z osobami, które w środowisku uznane są raczej za osoby skompromitowane. I tak na przykład członkiem zarządu jest myśliwy, który innemu myśliwemu ukradł trofeum. I ten fakt był stwierdzony przez okręgowy sąd łowiecki. No między innymi przyjaźni się właśnie tymi myśliwymi z koła łowieckiego Daniel, którzy właśnie w ten sposób, taki powiedziałbym nawet niekonstytucyjny, 5 na raz członków wyrzucili za niestosowane w cywilizowanym świecie te roboty przymusowe i sankcje finansowe, które nie mają oparcia ani w statucie, ani w prawie łowieckim. Uważa, że się nic nie stało, on nie dopatruje się w tym żadnych nieprawidłowości. Czy zna pan okoliczności związane z wprowadzeniem przez powoda uchwały o pozbawieniu myśliwego prawa do trofeum pozyskanego niezgodnie ze zasadami selekcji osobniczej? A tak, a któż nie zna w Polsce tej uchwały? Jakieś tam milimetr za małe poroże, czy milimetr za duże, powodowało, że ten myśliwy dostawał negatywną ocenę za to poroże. Szerokim echem. I ono było zawierane, znany mi jest przypadek, dość ewidentny, gdzie myśliwy z naruszeniem zasad prawnych pozyskał jelenia byka i zgodnie z wszelkimi zasadami prawnymi poroże należne jest skarbowi państwa. W szkole wrzos taki przypadek zostało zabrane przez pana na ten wspomniany reportaż, który moim zdaniem bardzo pozytywnie przedstawia pana Saleskiego. Redaktor naczelny polecił mi przywieźć nagrody dla uczestników. Były to piersiówki, wygrawerowane z logo redakcji, datą, nazwą imprezy
I to były trzy takie piersiówki, rzecz myśliwska. No każdy, nie wiem, o wartości 100 złotych sztuka. Ja osobiście te piersiówki wręczyłem panu Dariuszowi za... Zdaniem mojego redaktora naczelnego, tak, na zawody strzelackie przywiozłem trzy piersiówki z wygrawerowanym logo, datą, nazwą ten. Czego? Nazwą? Nazwą tej imprezy. I nazwą imprezy. I nazwą imprezy. Z przeznaczeniem na co? Na nagrody. Z przeznaczeniem na nagrody. Wręczyłem je powodowi, żeby dołączył do tej puli nagród i po prostu je wręczył według własnego uznania. Jak tam, powiedzmy, ta cała komisja strzelecka by, nie wiem, ustaliła, za co. Żeby dołączył je do puli nagród. I te nagrody, te piersiówki nie zostały wręczone. Ja poczułem się, proszę Wysokiego Sądu, okradziony. Piersiówki nie zostały. I było mi bardzo głupio przed redaktorem naczelnym, który obejrzał cały materiał z wręczania nagród. Nie zostały wręczone. I te nagrody, te piersiówki nie były wręczone. Ja poczułem się bardzo niezręcznie przed redaktorem naczelnym. I tak praktycznie to nie wiem do dzisiaj, czy redaktor wierzy mi w to, że ja je przekazałem naczelny, czy nie. Czy uważa mnie za człowieka, który te przedmioty przekręcił. Wiadomo coś panu na temat tego, aby powód łamał prawo prasowe? Tak, istnieje kilkadziesiąt wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, które stwierdza, że Zarząd Okręgowy w Olsztynie rażąco naruszył prawo. Powód posługiwał się kłamstwem. To na piśmie, podpisem i swoją osobistą pieczątką. Przykład odpowiadał, że nie jest w stanie, gdy się pytało o dokumenty, to pan Dariusz wpisywał, że nie dysponuje sprzętem do kserowania. A w tym samym czasie na sprzęcie do kserowania wykonano ponad 800 odbitek ksero dla celu udzielenia informacji publicznej. Mogę powiedzieć, że jest to troska o dobre imię związku. Jeżeli przy osobistym zaangażowaniu w konflikty tylko te konflikty generował, jeżeli nieprawne, niewłaściwe uchwały podległych sobie jednostek utrzymywał w mocy, czyli akceptował pewien stan bezprawia i złamanych zasad statutowych, to trudno powiedzieć, że to jest troska, że to jest troska o dobre imię łowiectwa w ogóle, a Polskiego Związku Przyjemności. On był organem odwoławczym, miał możliwość uchylenia uchwał. Oczywiście, że tak. A wpływały odwołania od tych uchwał? Tak. I wszystkie zostały utrzymane w mocy. W tej chwili są sprawy w sądzie. Jedna z tych spraw została skierowana tu przez tutejszy sąd do Sądu Najwyższego z zapytaniem prawnym, według jakiego trybu ma być rozpatrywana, bo po zmianie ustawy nastąpiły zawirowania i sąd miał wątpliwości, czy powinien to rozpatrywać w trybie karnym, czy w trybie cywilnym. Wszystkie uchwały na zarząd okręgowy przygotowuje łowczy i taki jak gdyby rytm, jak je nada, tak one są podejmowane. Jeśli chodzi o praktykę w Olsztynie, wielokrotnie było tak, że jednoosobowo podejmował łowczy okręgowy, dopiero po awanturze w Polsce jak gdyby nadano tym rangę kolegialności. Po naszej interwencji prasowej i uznaniu winnym jednego z łowczych okręgowych w Polsce, konkretnie w Lublinie, przez prokuraturę i umorzenie śledztwa z powodu niskiej szkodliwości czynu, jak gdyby przywrócono od niedawna porządek taki, że ci członkowie zarządu jak gdyby akceptują tą uchwałę, nadają rangę uchwały temu tekstowi, z tym, że zawsze przygotowuje je łowczy okręgowy. Na posiedzenie praktycznie przychodzi z gotową uchwałą. Łowczy okręgowy. Jako najbardziej świadomy i etatowy pracownik Polskiego Związku Łowieckiego, a więc najbardziej chyba znający prawo, wytłumaczył, wystarczy, żeby powiedział pozostałym, że zgodnie z konstytucją w Polsce nie ma robót przymusowych.
Proszę pana, ale ja się organizacja pytałam, nie ma, to te uchwały... Pan odpowiada na moje pytanie. Odpowiadam nie, proszę pana, moje pytanie było, zgodnie z obowiązującymi przepisami Polskiego Związku Łowieckiego, zgodnie ze statutem, kto rozpatruje uchwały od decyzji koła? Pytanie jest proste zarząd i próbuję okręgowy. Zgodnie ze statutem... Zarząd okręgowy. Odwołanie od decyzji KU rozpoznaje zarząd okręgowy. Tak, przy czym 80% treści tych uchwał to jest wpływ łowczego okręgowego.